Ja słuchajcie, właśnie wyszłam. Normalnie patrzcie, w ogóle jaka stylowa, nie? Ekstra do sklepu, słuchajcie, po bułki. Znaczy w sumie to po mięso mielone. No i całą resztę. Ja wychodzę z domu. Ja nie wiem, czy wy to będziecie słyszeć. Tak, dalej jestem nieumalowana. Idę bez makijażu totalnie, tylko po prostu krem pod oczy, krem na twarz i to wszystko. Słuchajcie, wychodzę teraz z domu i mówię, co za takie głosy, co za taki jakiś... motyl. Co za piski, za muzyka. Mówię, kurde, przecież to wczoraj był mecz, wczoraj grali. Wczoraj miały być fanfary. Znaczy, dla co niektórych były, ale nie dla mnie. Ja stawiałam na Anglię mimo wszystko. A to przecież dzisiaj moje dziecko ma tutaj jakieś te... No ma jakieś coś, jakieś zajęcia, nie pamiętam jak się to u nich nazywa, bo oni co chwilę coś mają. Jakieś zajęcia i że tam jakieś miejsce, które zajęli w największej chyba ilości czytania, książek i tak dalej. I szkoła im zorganizowała, słuchajcie, taką czamprezę. I ona chyba jest zamkniętą czamprezą, ja właśnie nie wiem. Bo wiecie co, nawet nie wiem jak tu wejść. Żeby wam pokazać, tam widzę jest brama, ale ja nie wiem czy tam można wejść tą bramą. Nie widzę ludzi wychodzących, wchodzących, ale może wam pokażę z daleka. Szkoda, bo bym weszła tam i bym dała jeszcze o listę jakiegoś klepaka, wiecie, na cokolwiek. Słyszycie, jak się drą? Drą się niemiłosiernie, jest tu w ogóle tam, zaraz wam pokażę, bo jest taki kolorowy zamek. Kurde, żeby tam można było wejść, ale mi się coś wydaje, że to będzie impreza zamknięta tylko dla szkoły. Tam nie ma wejścia, tu jest główna ulica, słyszycie? Normalnie masakrito. Dobra, czekajcie, bo mnie zaraz coś puknie na przejściu dla pieszych. Spróbuję tam dojść i jak dojdę, to się do was odezwę i wam pokażę. No i tak właśnie wygląda ta impreza. Nie mogę za dużo pokazywać, bo tutaj nie wolno nagrywać, ale tak właśnie, byłam u córci, pogadałam chwilkę i spadam do sklepu. Hejo! Byłam! Nie pokażę wam jeszcze drugi raz, ale słychać tam! Na scenie jakieś dziewczyny próbują chyba udawać Little Mix. Po prostu masakra się uśmiałam. Nie to, że się nabijam z kogoś, ale jakieś dziewczyny, nie wiem, pewnie z jakiegoś zespołu. Pewnie mają z 15, nie dałabym więcej. Wiadomo, że makijaż im dużo dodał, ale takie pewnie z 15-latki, nie więcej, może maks 16. Wiecie, w majtkach, w takich wyciętych, takich body, wiecie, w samym body, bez spodenek, bez niczego na scenie. A impreza dla szkoły takiej, wiecie, tej no pośredniej. Pośredniej, czyli tam były klasy od 5 do 8. Także wiecie, 12, 13, 14 lat dzieci. No trochę przypał, trochę słabe to jest. Ale właśnie dziewczyny, takie tutaj są niestety realia. Takie są realia i często i gęsto ja jakoś się ubiorę według was niestosownie, bo za duży dekolt, bo pokazałeś to, bo tam ci pośladek wystaje. Tu kawałek brzucha, tu kawałek boczka. Słuchajcie, jakby się człowiek miał się takimi pierdołami przyjmować, to po prostu by z domu nie wychodził. Naprawdę, tak by było. Nie ma się tu co przyjmować. Szkoda, że wam nie nagrałam wczoraj, jak byliśmy na meczu. Kobiety, kurde, po 50, po 60 lat, nawet takie babcie, można powiedzieć. No dobra, starsze kobiety. Po 60 lat po prostu gołe cyce. No, o, tutaj też gwiazda. No, także tutaj dzieją się, słuchajcie, tutaj się dzieją takie rzeczy niebywałe. I to jest normalne, tutaj nikt na takie rzeczy nie zwraca uwagi, tylko właśnie my, bo jesteśmy trochę zacofani. Ciągle jakby się oswajamy, ciągle się przyzwyczajamy, a i tak nam to trudno wychodzi, bo w moim przypadku, jak ja gdzieś pokażę brzucha kawałek, czy gdzieś tam założę krótkie spodenki i nieważne, że ja je cały czas poprawiam, to i tak mam wrażenie, że są krótkimi, są za krótkie. A są dziewczyny, którym po prostu pół dupka wystaje, albo nawet cały pół dupek prawie wystaje za spodenek i sobie z tego kompletnie nic nie robią, co jest takie normalne. Nie daj Boże, się stanik obsunie, cyc się wywali na wierzch, też się nic nie dzieje, po prostu się poprawi i tyle. Cyc na swoje miejsce i się nic nie stało. No, także to tylko chyba, ja nie wiem, nie rozumiem w ogóle takiego zamysłu, ale wydaje mi się, że to chyba tylko jeszcze w Polsce jest takie zacofanie. Tak mi się wydaje, tak śmiem twierdzić, bo widzę różnicę, nawet jak my jesteśmy na wakacje i głupie vlogowanie w Polsce w takich małych miastach, jak na przykład właśnie Kołobrzeg, chociaż to nie jest małe miasto, ale na pewno nie jest, wiecie, nie znam żadnych vlogerek z Kołobrzegu.
A na pewno vlogerek, bo blogerki to i może są, ale to wiadomo, że wtedy piśmiennie i ciężej do odkrycia, ale takich osób publicznych, które vlogują, które nagrywają, takich youtuberek nie znam kompletnie z moich okolic, dlatego mówię małe miasto. No to jednak ludzie patrzą krzywo, że o Boże, idzie z kamerą, nagrywasz. Naprawdę, jest jeszcze zacofanie, jesteśmy jeszcze 100 lat za Murzynami. Tutaj jest to takie normalne, ktoś się odwróci, pomacha, spyta co tam, jak tam. Zresztą nieraz miałyście taki przykład. A w Polsce to jest jakieś po prostu zacofane. Dobra, bo mi zaraz odpadnie ręka, będę szła bez ręki, a to jest prawa, a prawą trzeba płacić i wybierać towar z półki. No więc sobie jeszcze ją na chwilę zostawię, oszczędzę. Jedzie mój autobus. Zmachałam się, będę szybko, bo muszę iść do sklepu, muszę jeszcze zdążyć wrócić i zrobić obiad. Do 15:00, a w ogóle patrzcie, widziałam tego Baileysa za 15:00, dajcie znać, czy piłyście strawberries and cream, no po prostu mnie wygląda. No, nie piłam, ale bym spróbowała takiego zimnego. Dobra, idę. O, chatę robią. Mi już nie trzeba, dziękuję, stoję. No, chatę robią. Dobra, kończę i odzywam się do was niebawem. Jak coś będzie fajnego w sklepie, może jakiś dodatek w gazecie, to wam pokażę. Pa! No i hejo, hejo, w takiej pozycji chyba do was chyba nie mówiłam. I chyba tak być nie może, bo jestem za bardzo... Czekajcie, oprę o coś. Będzie lepiej. No chyba jest lepiej, co? No, także słuchajcie, ja właśnie wróciłam, ale uwierzcie mi, jaka przygoda śmieszna, jaki pan... Kierowca, starszy człowiek, ja go kojarzę, on kiedyś pamiętam, że miałam chyba dycha, on chyba nie miał wydać i ja generalnie chyba chciałam wysiąść wtedy z autobusu chyba, czy coś takiego, on powiedział, że dobre, niech będzie, czyli że tam następnym razem zapłacimy, coś takiego kiedyś z nim miałam. Oczywiście standardowo zawsze mu, standardowo oczywiście mu oddałam pieniążki, ale cudowny człowiek, powiem wam, że rzadko się kiedy spotyka, żeby kierowca autobusu niskopodłogowego był naprawdę aż tak miły, a już wam mówię do rzeczy, co dlaczego, dlatego że słuchajcie, ja mówię, że na tą i na tą ulicę, on mówi, że tyle i tyle i słuchajcie, ja wiem, gdzie jest przystanek na naszej ulicy, to się zapytał, czy tutaj mi będzie pasowało i stało, cała ulica była aut, on po prostu się zatrzymał przy tych wszystkich autach prawie, że na środku ulicy, żebym miała bliżej do tego mojego przejścia, tylko o tych krzaków pamiętnych. No po prostu w szoku jestem, masakra, bardzo, bardzo, no aż by się chciało go tu pozdrowić, naprawdę, cudowny... Cudowny dziadzia, naprawdę. Dobra, co, pokażę wam tak szybko, oczywiście już nie powstrzymałam się i piję Red Bulla, znaczy tego Monstera. Dobra, zaraz wam pokażę szybko, co kupiłam, bo jest 15:23, zaraz będzie Gracjan, po nim niedługo będzie Oliwia i trzeba robić spaghetti. Ale siak, pach, szybko, szybko. Walkersy, czyli chipsy do szkoły. Bo wiem, że im się skończyły płatki, bo pomimo iż jeszcze mają, to chcieli czekoladowe, więc niech mają czekoladowe jeszcze. Miałam im kupić dopiero w sobotę, bo zależało mi, żeby zjedli te, co mają, bo później zostawią i się tylko marnuje i wyrzuca produkty, a ja taka nie jestem, zobaczcie. O, tyle mają, tu mają dwie paki i jeszcze tutaj mają resztkę tych swoich kółeczek, także mają, ale dobra, mówię spoko. Wezmę im te, kurde, nie mieszczą się, wezmę im te czekoladowe, co lubią. No i tutaj siatka, kurde, coś mnie dusi w gardle. Co wzięłam? Oczywiście to są takie mini zakupy, to się nie sugerujcie. Kurde, przyklejam się tutaj do tych kapciów. A snack, czyli to, co zawsze biorę często, to dzieciaczkom. Normalna cena tego to prawie 2 funty, teraz było w promocji za funta, więc wzięłam im zamiast kanapki do szkoły, po prostu takie wrapy, tutaj ich jest chyba dwa. Dwa takie porządne w sumie wrapy, do tego jest ser, do tego jest szynka, ketchup, super kanapka. Także wzięłam im te wrapy, wzięłam pączki, miałam ochotę na coś słodkiego, po prostu, najzwyczajniej. I wzięłam z dżemem, z dżemerem malinowym, także pączki z dżemem. Wzięłam, no, coś do czego mam słabość, czyli pizza, pepperoni, zastanawiałam się nad tym, cztery sery, ale...
Ale to taka za mdła, za nudna i nie mam ja w domu salami już, bo się skończyło dzisiaj, żeby móc położyć, także wziąłam salami, najwyżej Grecjanowi po prostu zdejmę salami. Także pizza na pewnie przed kolację albo na kolację. Wzięłam mashed potato, uwielbiamy je wszyscy, już to mówiłam 1000 razy, więc mashed potato. Makaron, bo oczywiście potrzebuję makaron na spaghetti, bo nie wiedziałam, czy mam. I w sumie dalej nie wiem, czy mam. Ale chyba nie mam. Nie, chyba nie mam, ostatnio chyba zużyłam. Pasztet, bardzo dobry pasztet, polecam Wam serdecznie ten albo z chickena, czyli z kurczaka w Sainsbury'em pyszny. Ser wzięłam pierwszy raz taki, dlatego że nie opłacało mi się brać w plasterkach, bo za 2 funty jest chyba 5 czy 6 plasterków sera, a tutaj w sumie za 2 funty mam tyle, więc mogę sobie kroić. Dowoli. Chopped tomatoes, czyli takie pogniecione, wiecie, takie stegowane, pokrojone na drobne kawałki pomidory. Tomatoes. Dobre. Tutaj mamy 10% pork mince. Mięso takie, co ja lubię, jasne. Nie sosik, tylko no, przyprawa ta do spaghetti, czyli do sosu, żeby był lepszy, bogatszy. Rozkład autobusów. Wzięłam z autobusu, w sumie to nie wiem po co wzięłam. No i na jutro wzięłam chicken thighs and drumstick. Mamy tutaj pałki, mamy tutaj nóżki. Wzięłam to z zamysłem już na jutro na obiad z ziemniaczkami, im zrobię tyle. I to całe moje, słuchajcie, zakupy, to wszystko. No i powiem Wam, że takie niby nic, bo w sumie nic, bo dwa obiady i tyle z zakupów, a dwie dyszki poszły się walić. No, masakra, bo to mnie zawsze przeraża. O, nie powiesiłam siatki. Dobra, już wieszamy. Chodzę dzisiaj, tylko wyrzucam te śmieci. Dalej będę kończyć te porządki. Dobra, to mi jest potrzebne, to mi jest niepotrzebne, chociaż ser zetrę później fajnie na ten. A, i witaminki te, tak, znaczy te, no wiecie, te witaminki dla kotów. Te takie ich ulubione przysmaki, o, może tak. Dobra, biorę się, słuchajcie, za obiad, schowam tylko jeszcze ziemniaczki. A surówkę zrobię chyba pomidory, bo kupiłam pomidora, ogórka ostatnio na markecie, także będzie cacy, się rozpędziłam. No, także ja dopijam Monstera i biorę się szybciutko za obiad, żeby w przeciągu 20 minut już było gotowe. Także kwestia praktycznie ugotowania makaronu, bo sos to jest rasu ciachu. No, odzywam się do Was później. Pa jo!